Witam Państwa ponownie. Niewielkie zakręty i nieoczekiwane zwroty, jakie zdarzają się w życiu, mogą wydawać nam się przypadkowe. A jednak każdy taki zbieg okoliczności jest częścią dokładnego planu. Większość z nas jest w stanie go odczytać dopiero, kiedy po latach spojrzymy wstecz, bardziej wnikliwie i bogatsi o doświadczenie zwane mądrością. Tę mądrość znalazł też bohater naszej dzisiejszej historii, a ona radykalnie go zmieniła, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Michael, gdzie byłeś przez ostatnie 3 dni? U kolegi, mamo. Stało się coś? Twoją dziewczynę aresztowano za handel narkotykami, a ciebie szukają. Dzwonią tu i przychodzą po parę razy dziennie, chcą z tobą rozmawiać. Ale ja nie mam ochoty. Wróciłem tylko, żeby zabrać parę ciuchów. Jadę z kolegą do Houston. Nie jedź, Mike. Uznają, że skoro uciekasz, znaczy, że jesteś winny. Ale ja nic nie zrobiłem. To porozmawiaj z nimi, proszę. A jaką mam pewność, że mnie nie aresztują? Mówili, że nie. Proszę cię, zgłoś się na policję. No dobrze. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Dla większości z nas życie jest ciężką walką. Bezdomni z podobnym wysiłkiem walczą, by przetrwać każdy kolejny dzień. Dlatego właśnie George i Sarah Clark już w roku 1877 z myślą o nich założyli w Chicago skromny przytułek. Chcieli pokazać zdesperowanym ludziom, że istnieje droga, która może wyprowadzić ich z trudnej sytuacji. Ratowanie zagubionych wciąż pozostaje celem założonej przez nich misji. W Old Lighthouse bezdomni mogą się wykąpać, przenocować, zjeść pożywny posiłek, mogą nawet skorzystać z pomocy medycznej i dentystycznej. A co najważniejsze, duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z nimi dobrą nowiną, która może na zawsze zmienić ich życie. Tą samą, która za sprawą tego programu dociera do milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2921 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Pan O'Malley? Tak. Siadaj. Jestem oficerem śledczym z Policji Stanowej. Przywiozłem Ci list od Twojej dziewczyny Amber. Jest w areszcie. Słyszałem. Amber sprzedała LSD pewnej parze i tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że 2-letni synek tych ludzi znalazł prochy i trochę połknął. Zawieźli go do szpitala i musieli wyjaśnić, dlaczego mały dostał drgawek. Amber została oskarżona i twierdzi, że prochy dostała od ciebie. A co z małym? Wszystko w porządku? Żyje. Ale jeżeli umrze, będziesz oskarżony o ciężkie przestępstwo. Podobnie jak Amber i jego rodzice. No nie. No chyba, że pomożesz nam dotrzeć do źródła. Skąd miałeś prochy, Mike? Bohater tej historii miał zaledwie 17 lat, kiedy musiał dokonać wyboru. Iść drogą prawdy, czy brnąć w kłamstwo. Opowiedzieć się za ciemnością bądź światłem, za życiem albo za śmiercią. Czy zacznie sypać i zostanie policyjnym informatorem? Co wybierze i dokąd zaprowadzi go ta decyzja? Dowiemy się już za chwilę. Niezwykła, ale prawdziwa historia Michaela Walsha już teraz w Wyzwolonym. Podobnie jak wielu innych rodziców, moi rozwiedli się, kiedy miałem 12 lat. Zmieniłem wtedy szkołę parafialną na publiczną, gdzie wpadłem w towarzystwo tak zwanej trudnej młodzieży. Prawie się nie broniłem. W 3 klasie byłem już jednym z nich.
a po kilku latach przestałem spędzać weekendy z moim ojcem i cieszyłem się nieograniczoną wolnością. Zacząłem palić trawkę ze starszymi kolegami. Wkrótce też zająłem się sprzedażą prochów. Sporo wagarowałem, w efekcie powtarzałem 7. i 8. klasę. Kiedy mama wieczorami wychodziła na randki, ja urządzałem imprezy. Yo, Mike, kapczan się pali. Pomóżcie, chodźcie, pomóżcie mi zgasić ogień. O, stary, co da się pali? Wyrzućmy go na śnieg. No, dobry pomysł. Lepsze to dziś cały dom miałby się spalić. Chodźcie, chłopaki, pomóżcie. Mike! Mike, obudź się. Co się stało? Może ty mi powiesz. Co się stało z sofą? Nie ma jej. Wrzuciliśmy ją do strumyka. Co? Wpadło paru kumpli, ktoś niechcący przypalił ją papierosem, zaczęła się kopcić, więc wynieśliśmy ją na zewnątrz. Na że się ciągle paliła, wrzuciliśmy ją do strumienia. Dobry Boże. No, nie chcieliśmy spalić domu, mamo. Mike. Mieszkaliśmy w małym miasteczku Olean w stanie Nowy Jork, nad rzeką Allegheny. Nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek byli z rodzicami w kościele, ani też żadnego wpływu moralnego z ich czy z jakiejkolwiek innej strony, który mógłby przeciwdziałać mojemu pogrążaniu się w bezprawiu. Może z wyjątkiem tablicy przy drodze z napisem Jezus zbawia i wujka mojego kolegi. Zawsze kiedy do niego przychodziłem, wujek Ken rozmawiał ze mną o sprawach duchowych. Mike, słyszałeś o tym wypadku śmiertelnym w fabryce w zeszłym tygodniu? No i tak, to był mój kolega. To straszna sprawa. Maszyna całkiem go zmiażdżyła. Przynajmniej umarł natychmiast. To prawda. Zaledwie tydzień wcześniej dzieliłem się z nim Ewangelią. Michael dokonał dobrego wyboru. Zaprosił Jezusa do swojego życia. Więc jest teraz w niebie, tylko dlatego, że przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Byłem przekonany, że to, co mówi, jest prawdą. Ale nie robiło to na mnie wrażenia, bo dokonałem już złego wyboru. Naśladowałem starszych kolegów, również w tym, że buntowałem się przeciw wszystkiemu i koncentrowałem wyłącznie na sobie. Kiedy w wieku 16 lat rzuciłem szkołę, nikt się tym nie przejął. Od ćpun, który robi to, na co go stać i na nic lepszego nie zasługuje. Mama zupełnie odpuściła sobie wszelkie próby wychowawcze, odkąd zagroziłem, że mogę jej zrobić krzywdę. Ojciec i pozostali członkowie rodziny unikali mnie, bo się mnie wstydzili. Moim ulubionym sposobem na zarabianie było kupowanie 200 lub 300 działek LSD, a potem odsprzedawanie ich podczas koncertów rockowych. Poprzez te narkotykowe interesy poznałem Amber i zacząłem się z nią spotykać. Wow, czerwony kabriolet, śliczny wóz, Mike. Nie chciałbym znowu tłuc się autostopem, żeby cię zobaczyć w następne wakacje. Raz wystarczy. Powinieneś zacząć palić, Mike. Ja już mam odlot. Kiedyś razem z kumplem wypaliliśmy prawie cały karton. Byłem tak chory, że myślałem, że już po mnie. Ja od tamtej pory nawet tego nie tknąłem. Powiedziałam ojcu, że nie palisz, ale on nadal żąda, żebym trzymała się od siebie z daleka. A tak, wiem. No nie cierpił. No, powiedział, że gdybyś spróbował mnie wykorzystać, to pożałujesz. Wykorzystać? Ciebie? On w ogóle nie zna swojej córki. Chociaż nigdy mnie nie aresztowano, byłem znany policji. Kiedy rozbiłem przednią szybę w samochodzie pewnego gościa, z którym wcześniej się pokłóciłem,
zgarnęli mnie na komendę i przesłuchali. Zapłaciłem za nową szybę i sprawa została umorzona. Potem dowiedziałem się, że Amber została aresztowana, a gliny mnie szukają. Natychmiast wyjechałem do innego miasta, gdzie zatrzymałem się u kolegi. Stamtąd zadzwoniłem do innego kumpla o imieniu Jason. O co chodzi, Mike? Słyszałeś o Amber? Że ją zapudłowali? Wszyscy o tym wiedzą. Podobno mnie też szukają, więc się przyczaiłem. Gdzie jesteś? Zatrzymałem się na chwilę u Gubera. W Oldie? Chłopie, lepiej wyjedź ze stanu. Oj, chyba masz rację. Nie myślałeś, żeby pojechać do Houston? Mogę pojechać z tobą. Posiedzielibyśmy tam, aż sprawa przycichnie. Żeby nikt mnie nie rozpoznał, ukryłem moje długie włosy pod czapką. I właśnie wtedy moja matka, która od dawna nie przejmowała się tym, co robię, jak i z czego żyję, rozpłakała się i namówiła mnie, żebym się spotkał z tym oficerem śledczym. W ciągu kilku minut detektyw O'Malley przyjechał pod nasz dom swoim nieoznakowanym wozem i pojechaliśmy do pobliskiego parku. Proponuje mi pan, żebym został donosicielem? Proponuję, żebyś ujawnił, skąd masz narkotyki, które nieomal zabiły niewinne dziecko. Skąd brałeś kwas? Kupiłem je od gościa w Pensylwanii. Mówił, że dostaje je od dentysty. Ja myślę, że to ten dentysta je produkuje. Czy ten facet w Pensylwanii ma duże zapasy? O, tysiące działek w małych pojemnikach. Sam pojechałeś do Pensylwanii? Nie, z kumplem. Jest moim wspólnikiem. Czyli z nim też muszę porozmawiać. Gdzie on mieszka? No, trzeba pojechać drogą na północ za miasto. Pokażę. Załatwił nakaz rewizji. W mieszkaniu kumpla policja znalazła narkotyki i pieniądze, ale on sam zdążył uciec do innego stanu. Ponieważ wszyscy wiedzieli, że Amber na mnie doniosła, nikt się nie domyślał, że to ja jestem informatorem. Mogłem więc wrócić do handlu prochami, mojego głównego źródła dochodu. Razem z Jasonem dokonaliśmy też kilku włamań. Mówiłem ci, że łatwo pójdzie? Spryciarz z ciebie, Jason. No jasne. Mam na oku jeszcze jedno miejsce. Myślisz, że mają dużo kasy? Pewnie. Prawdopodobnie trzymają ją w sejfie. Ale ja nie znam się na sejfach. Nauczę cię. Jason miał kumpla, którego rodzinka, jak mówiono, należała do mafii. Któregoś wieczoru mieliśmy razem dokonać kolejnego włamania, kiedy nagle ktoś zapukał do moich drzwi. Amber! Cześć, Mike. W końcu mnie wypuścili. O, jak miło cię znowu zobaczyć. Muszę zaraz coś wziąć. Masz jakiś towar? Pewnie. Zadzwonię tylko do Jasona. Mieliśmy zamiar spotkać się wieczorem, więc muszę mu powiedzieć, że dzisiaj nic z tego. Twoi starzy wiedzą, że wyszłaś? Nie. Zadzwonię do nich rano. Cholera, nikt nie odbiera. Ciekawe. Ale nie przejmuj się nim. Zapalmy sobie, co? Następnego ranka pojechała do domu stopem, zanim jeszcze przyszedł do mnie detektyw O'Malley. Gdzie byłeś zeszłej nocy? W domu. Całą noc? No tak. Amber wypuścili z aresztu i przyszła do mnie. Byliśmy razem. A gdzie jest teraz? Jedzie do domu stopem. Ale co się stało? Ktoś włamał się do ośrodka narciarskiego. Sprawcy właśnie opróżniali sejf, kiedy niespodziewanie zjawili się dwaj pracownicy. Wrócili tak późno, bo zepsuł się ratrak i musieli ręcznie przygotować stok na następny dzień. Weszli wprost na włamywaczy. Obaj zostali zastrzeleni. Wiesz coś na ten temat? Miałem 17 lat i byłem przerażony, że zadawałem się z mordercami. Opowiedziałem oficerowi, jak Jason planował włamanie do sejfu i że mieliśmy zrobić to razem tej nocy, kiedy Amber się u mnie zjawiła. Zrobiłem, co mi kazano. I policja znalazła worek pieniędzy i krzesło, które ukradł Jason,
ale nic, co wskazywałoby na ich związek z morderstwem. Kiedy rozeszło się, że to ja byłem informatorem, wydano na mnie zlecenie. Żyłem więc w ciągłym strachu. A ponieważ nie miałem za co imprezować, Amber mnie zostawiła. Byłem sam, opuszczony przez wszystkich. Spałem ze strzelbą pod głową. Pewnego dnia razem z kumplem wybrałem się gdzieś autostopem. Podwiozła nas jakaś rodzinka. Dziękujemy. Chcielibyśmy tylko podjechać jakieś 1,5 kilometra. W takim razie mam niewiele czasu, żeby podzielić się z wami Ewangelią. Czy wiecie, chłopcy, że Jezus kocha was tak bardzo, że umarł za was na krzyżu? Biblia mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak bardzo Bóg was kocha. Poświęcił swojego jedynego Syna, żeby wasze grzechy mogły być przebaczone. Nie myślcie, że nie jesteście grzesznikami. Każdy z nas jest. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy, zaś obietnicę zbawienia mogą otrzymać tylko ci, którzy uwierzą w Jezusa. W tym tkwi cały sekret, chłopcy. Może nas pan tu wysadzić? Tutaj? No, w porządku. O, weźcie proszę tę broszurkę. Wszystko jest tam wyjaśnione. Ten mężczyzna był bardzo autentyczny i naturalny. Nikt nigdy nie rozmawiał ze mną tak jak on. Ale w tym momencie byłem zbyt niespokojny, żeby zrozumieć jego przesłanie. W miarę jak dochodzenie zataczało coraz szersze kręgi i przybywało podejrzanych, byłem coraz bardziej przerażony i udręczony. I w ogóle nie sypiałem po nocach. Wszyscy moi dawni przyjaciele stali się moimi wrogami. Nie ufałem nawet O'Malley'owi. Jego własny syn popełnił samobójstwo po tym, jak rozbił jego wóz patrolowy. Doszedłem do tego, że jedynym wyjściem z tej beznadziejnej sytuacji będzie skończenie ze sobą. Pewnego wieczoru przyłożyłem lufę do czoła i zacząłem krzyczeć: czy ja kogoś w ogóle obchodzę? I wtedy usłyszałem te słowa, nie uszami, ale sercem. Kocham cię. Jeśli oddasz mi swoje życie, potrafię coś z nim zrobić. Nie wiem, jak znalazłem się na kolanach. Moja wola zupełnie poddała się temu, który, jak czułem, jest Bogiem. Wyszeptałem: jeśli chcesz moje życie, to weź je. Byłem absolutnie przekonany, że to Bóg. I chwilę później go zapytałem, czy mógłbym iść spać. Położyłem się i głęboko zasnąłem. Po raz pierwszy od kilkunastu dni. Obudziłem się z poczuciem, że coś się we mnie zmieniło. Zszedłem na dół poszukać mamy. Co powiedziałeś? Przepraszam, mamo. Za co przepraszasz? Nie. Nie potrafię tego wyjaśnić. Po prostu przepraszam. No dobrze. Mamy w domu Biblię? Nie. No to pójdę i kupię. Chciałem zatrzymywać ludzi na ulicy i powiedzieć całemu światu, że bardzo przepraszam. Kupiłem Biblię i czytałem ją bez przerwy przez kilka dni. Dowiedziałem się wiele o Bożej miłości do mnie i ofierze, jaką Jezus złożył za moje zbawienie. Potem zupełnie niespodziewanie zadzwonił mój wujek. Był weteranem wojny wietnamskiej i prowadził własną firmę budowlaną. Chce, żebyś przyjechał i pracował u niego? Tak. Ty go do tego namówiłaś? A skądże? Pojadę. Możesz mnie tam zawieźć? Tak. Pobyt u niego przez jakiś czas dobrze ci zrobi. Rzeczywiście, życie i praca u wujka dobrze mi zrobiły. Pracowaliśmy ciężko od wczesnego ranka do późnego wieczora, a słońce, zdrowe jedzenie i wysiłek fizyczny zmieniły mój wygląd. A czytanie Biblii
zmieniało moją duszę. Kiedy zacząłeś czytać Biblię, Mike? Kilka tygodni temu. A co teraz czytasz? Właśnie skończyłem Ewangelię Jana. Wstrząsnęła mną. Jezus Chrystus jest Panem nieba i ziemi, a jednak mnie kocha. Ja nigdy o tym nie wiedziałem. Twoi rodzice nie zabierali cię do kościoła? Nie. A ty czytałeś kiedyś Biblię? Trochę. Ja odkąd zacząłem, nie mogę jej odłożyć. Ja zauważyłem to, że jak tylko nie pracujesz, to siedzisz tu i czytasz. Cieszę się, że tu przyjechałem, wujku Bill. Wyglądasz teraz o wiele zdrowszy. Dlaczego mnie zaprosiłeś? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jakoś tak przyszło mi do głowy, że to mogłoby ci pomóc. W takim razie to był Bóg. Cóż, On ma na ciebie dobry wpływ. Od razu przestałem przeklinać i brać prochy, ale nadal trudno mi było zrezygnować z zioła. Pewnego dnia, kiedy siedziałem sobie na pniu nad potokiem Olean, popalając jointa, usłyszałem, jak Bóg mówi do mnie: jeśli chcesz ode mnie tego, co najlepsze, musisz to rzucić. Wziąłem jointa i niewielką torebkę z marihuaną i wrzuciłem do potoku. I nawet się nie obejrzałem. Kiedy wróciłem do domu, znalazłem pracę na cały następny rok. Prawdę mówiąc, nawet 3 prace naraz. Zacząłem też chodzić do kościoła i nadal czytałem Biblię. I wzrastałem w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Później odczułem, że Bóg chce, żebym poszedł do wojska. Wybrałem się więc na rozmowę z oficerem rekrutacyjnym, który powiedział, że z moją przeszłością nikt mnie do wojska nie przyjmie. Zwróciłem się z tym do Boga, który przypomniał mi werset z 2 listu do Koryntian. Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły. Oto wszystko stało się nowe. To nowe stworzenie poszło na rozmowę z oficerem rekrutującym do sił powietrznych. Mówisz, że masz prawie 19 lat. Tak, skończę w październiku. Przyszedłeś pod właściwy adres, Mike. Szukamy ambitnych młodych ludzi. Masz maturę? Właśnie zdałem test z wiedzy ogólnej. No, wspaniale. Wypełnij ten formularz. A co chciałbyś robić w siłach powietrznych? Masz jakieś szczególne zainteresowania? Praca w aparacie ścigania. Kilka tygodni później byłem na pokładzie samolotu lecącego do San Antonio w Teksasie i dalej do bazy w Lackland, gdzie przeszedłem szkolenie podstawowe, a potem wstępny kurs z zakresu prawa. Znalazłem tam kościół i wiedziałem, że Bóg przysłał mnie tu po to, żebym mógł słuchać nauczania tego niezwykłego pastora. Jego rozumienie Biblii wywarło wpływ na całe moje dalsze życie. Zostałem też treserem psów. Szkoliłem je do wykrywania narkotyków. W trakcie mojego pobytu w San Antonio wiele razy opowiadałem moją historię podczas chrześcijańskich spotkań dla biznesmenów. Po tym, jak zostałem zbawiony, większość ludzi mnie nie rozpoznawała. Nawet kolega z sąsiedztwa gapił się na mnie przez 10 minut, zanim doszedł do tego, że ja to ja. Ale kiedyś w środku dnia na ulicy zauważył mnie pewien koleś, który był dealerem. Miał kłopoty i sądził, że to przeze mnie, choć wcale tak nie było. Zaczął mi wygrażać i z nienawiścią w oczach ruszył w moją stronę. Językiem ciała krzyczał, że chce mnie zamordować, a był potężnym mężczyzną. Spojrzałem w niebo i cicho zapytałem: Boże, co mam robić? Uciekać? Facet zbliżał się szybkim krokiem i był już prawie przy mnie, kiedy krzyknąłem: narodziłem się na nowo!
On zatrzymał się nagle, jakby uderzył w szklaną ścianę. Potem bez słowa odwrócił się i przeszedł na drugą stronę ulicy. Aha. Czy wiecie, jak bardzo wpłynęło to na moje zaufanie do Boga? O. Bóg miał plan dla mojego życia, podobnie jak ma dla każdego z was. Jeśli chcecie poznać Boży plan dla waszego życia, zwróćcie się do Jezusa właśnie teraz. W maju 1980 roku po 4-letniej służbie zostałem zwolniony z wojska. Po powrocie do domu próbowałem pójść do szkoły biblijnej, ale się nie udało. Zamiast tego zostałem przyjęty do wyższej szkoły policyjnej w Houston. W marcu następnego roku podczas patrolu wydawało mi się, że coś dziwnego dzieje się na stacji benzynowej. Podejrzewałem napad. Zatrzymałem się więc i zacząłem rozmawiać z kobietą, która ją obsługiwała. Wszystko w porządku? Tak, dlaczego? Ten klient zachowywał się podejrzanie. O, po prostu był trochę zagubiony. Sama tu pracujesz? Tak, to mój pierwszy wieczorny dyżur. Czuję się tu trochę nieswojo, kiedy nikogo nie ma. Miło, że się zatrzymałeś. Patroluję te okolice, więc dzwoń, gdyby coś było nie tak. Dziękuję. Na pewno skorzystam. W ten sposób poznałem Norę. Miała dwie małe córeczki, ale nie była mężatką. Bóg wprowadził też innych chrześcijan w jej życie i po kilku miesiącach wyznała swoją wiarę w Chrystusa. W marcu 1987 wzięliśmy ślub, a ja adoptowałem jej dziewczynki. Bóg nadal dawał mi wiele okazji, by dzielić się świadectwem i służyć innym. Za każdym razem, kiedy opowiadasz swoje świadectwo, uczę się czegoś nowego. To Duch Święty nakłania mnie, żeby dzielić się nim z innymi. Ludzie muszą poznać Boga i zobaczyć, jak On działa w naszym życiu. To prawda. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nawet taki trudny nastolatek, który uważa, że narkotyki są sposobem na wszelkie problemy. Myślę, że Bóg powołuje mnie do służby w pełnym wymiarze Nora. Przez 20 lat byłem policjantem. A kiedy przeszedłem na emeryturę, służyłem wszędzie, gdzie tylko Bóg otwierał przede mną drzwi, ponieważ nie ma większej radości niż dzielenie się Ewangelią i oglądanie ludzi przychodzących do Chrystusa. Opowiadam moje świadectwo dla Jego chwały i dla tych, którzy kiedyś dzielili się ze mną Ewangelią, zasiewając we mnie niezniszczalne ziarno, którzy modlili się za mnie. To świadectwo jest ich nagrodą. W programie numer 2921 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Michaela Walsha. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.